Nie mogłoby mówić o Fatimie. Zegarek przygotowuje publicę długo. Objawienie trwało długo. Był jeszcze anielski prorokiem. Więc musimy się zmieścić w połowie zegarowej godziny. Zacznę Państwu historię czwartego wizjonera od mojej własnej historii. Otóż w zeszłym roku, w październiku, miałem przyjemność być w sanktorium fatimskim na międzynarodowym kongresie. Było nas 150 kilku największych chyba spisów na temat Fatimy z całego świata. Miałem przyjemność być jednym z tych większych rybek na spotkaniu. I jedno z wystąpień to był głos ukraińskiego świeckiego teologa, który powiedział, co następuje. Nikt z Was nie ma pojęcia, czym jest Orędzie Fatimskie. Pomyślałem sobie po cichu, że chyba coś nie tak, bo w końcu spotkał się chyba nawet z większymi fachowcami niż on sam, bez wątpienia. On mówi, uwierzcie, że to prawda, ponieważ nikt z Was nie ma tego doświadczenia, które stało się doświadczeniem trójki wizjonerów: Jacynta, Franciszka i Lucy. Nikogo z Was, którzy znacie Fatimę, dotyczy to także Państwa. Nikogo z Was, tak jak tamten trójkę dzieci, nie dotknęła łaska tak potężna, że zmieniła całe ich życie. Pomyślałem sobie, Fatimą zajmuje się lat 27, ale Fatima mi życie nie zmieniła. Pastuszkowie za chwilę będą kanonizowani. Zostali świętymi. Rzeczywiście ich recepcja Fatimy musiała być inna niż moja. I mówi dalej tak. Te dzieci zostały zanurzone w łaskę przez to objawienie, przez spotkanie z Matką Najświętszą. Tak głęboko, że zanurzyły się w samym, tak mówiła siostra Łucja wielokrotnie, jestestwie Boga. Bóg stał się rzeczywistością, w której oni żyli sami. Widzieli w tym świetle Bożym także przyszłość świata. Widzieli w tym Bożym świetle smutnego Jezusa, płaczącego z powodu grzechów ludzkości. I nie tego, że przed nami za chwilę Armagedon, tylko tego, że tak wiele ludzi, tych ludzi, którzy Bóg stworzył dla szczęścia wiecznego, idzie do piekła. Te dzieci coś dotknęło, co nie dotknęło mnie. I mówi, ale jest dobra nowina. Bo w samym schemacie Fatimy, a Fatimie, jak w każdej interwencji Bożej, nie ma nic przypadkowego. Łącznie z miejscem i nazwą miejsca wybranego przez Boga. W samej Fatimie jest dany nam klucz. Zauważcie Państwo. Mamy trójkę wizjonerów. I pod szczególne stopnie jakby ich zaangażowania, obecności, spotkania z Matką Najświętszą. Najpierw mamy funkcję. Lucja widzi Matkę Bożą. Co oczywiste. Jest wizjonerką. Widzi. Słyszy jej głos. Rozmawia z nią. Trzy rzeczy. Druga jest Hiacynta. Hiacynta widzi Matkę Bożą. Słyszy jej słowa. Ale z nią nie rozmawia. Ani słowa. Trzeci stopień to jest Franciszek. Za chwilę święty. Bardzo go lubię, bo jest do nas najbardziej podobny. Widział Matkę Bożą, ale nie słyszał ani jednego jej słowa. Musiał zawsze prosić po objawieniu każdym, także objawienia anioła. Łucję i Hiacyntę, co ona mówiła. Tak jak my musimy pytać, co Matka Najświętsza mówiła w Fatimie. Myśmy jej nie słyszeli. Oraz nie odezwał się do niej ani słowa.
Czwarty stopień, jak już Państwo się domyślają, w tym byciu wizjonerem, to jest ktoś, kto nie widział Matki Bożej, nie słyszał jej słów i z nią nie rozmawiał, ale jest obecny jako ten czwarty wizjoner i nie tak jak wielu pyta, co Matka Boża powiedziała im w Fatimie, pyta tych, którzy słyszeli, czyli Łucję i Hiacyntę. Pyta razem z Franciszkiem, co ona nam, co ona mi powiedziała. Czujecie Państwo różnicę? Inaczej się słucha, kiedy ktoś mówi do Ciebie, a inaczej się słucha, kiedy ktoś mówi do innych. Matka Boża, dlatego Fatima jest taka ważna, nie przyszła na ziemię portugalską po to, żeby im coś powiedzieć, bo to nie byłoby takie ważne objawienie, tylko przyszła po to, żeby mi coś powiedzieć, bo w tym schemacie to ja, to każdy z Was, który jest na to gotowy, jest czwartym wizjonerem. Zobaczcie Państwo, jaka jest dziwna logika. Mamy setolecie objawień. Od tamtego roku do dzisiejszego samych maryjnych objawień było powiedzmy 40 tysięcy. Nowszych. Chyba dla nas bardziej aktualnych i ważniejszych. A my mówimy wciąż o tej starej Fatimie. Mało tego, wśród tych tysięcy objawień co najmniej 7 jest uznanych oficjalnie przez Kościół. A Państwo pewnie o tych objawieniach, o Fatimie tak, a o tych nowszych, tak samo uznanych, nie słyszeli nigdy. Na przykład, co mówi Państwu hasło, że ojciec, drugi ojciec, to jest problem. Co mówi Państwu hasło Pana, rok 1932? Oczekuję odpowiedzi niewiele. Słyszę. Co mówi Państwu Bolen, rok 1933? Co mówi Państwo Amsterdam, rok 46? Co mówi Państwo Lipa, gdzie to jest? Na Filipinach, rok 48. Co mówi Państwu Akita, rok 73? Może ktoś pamięta te objawienia, bo tam była warstwa sensacyjno-prorocka mówiąca o straszliwym kryzysie Kościoła, kiedy kardynałowie powstaną przeciwko kardynałom. Wtedy media ten temat traktują wniosku. Co Państwo słyszeli o Kibeho, rok 81? Co Państwo słyszeli o San Nicolau? Co Państwo słyszeli o Finca Betania? Nic. A to są nowsze uznane objawienia niż Fatima. Dlaczego Fatima pozostaje wciąż taka ważna? To jest myślę, że bardzo ważne pytanie. A odpowiedź jest Pana nieprosta. Dlatego, że w tym schemacie w to Matka Boża wielokrotnie podkreślała w późniejszych spotkaniach z siostrą Lucją o objawieniach Matki Bożej Fatimskiej, jej życie trwało do końca, czyli do roku 2005. Matka Boża mówiła, że tu jest miejsce, w Fatimie na czwartego wizjonera. Czyli nie są to objawienia na wtedy, na tam, dla tamtych, tylko dla mnie. Pytam więc sam siebie, tak jak rozmawialiśmy w październiku w Fatimie, co Matka Boża mówi do mnie, bo rzeczywiście, jeśli trójka misjonerów, dwójka już formalnie, jest święta, to znaczy, że ja też jako czwarty wizjoner mogę zostać święty. A co jest ważniejszego dla nas wierzących? Jak właśnie to. Nie ma większej kariery niż zostać święty. Dostać się do nieba. I co się okazuje? Jeśli Kościół wynosi kogoś na ołtarze, to nie po to, żebyśmy na niego patrzyli, pili sobie słodki obraz, i dla niego się tylko modlili, tylko Kościół postawia jako wzór. Patrzę więc na życie pozostałych wizjonerów i pytam, jaki Fatima zmieniła, co mi tej Fatimie dostrzegł. Chciałbym Państwu dać kilka tylko przykładów, bo takie spotkanie na temat recepcji, przyjęcia do swojego serca, w swoje życie, tak orędzia fatimskiego, żeby dotknęła nas łaska zmiany życia, żeby wszystko się w nas przewróciło do góry nogami i żebyśmy stanęli na drodze największego szczęścia na ziemi, a potem w
gniewie, czyli na drodze świętości, zająłby to nam pewnie czas do ogłoszenia Hiacynty Franciszka Świętej, czyli sporo czasu. Ograniczę się do pokazania nam słowego klucza, który pozwala nam zdekretować w imieniu Fatimskiej, ale także każde inne. Jeśli mamy dostęp do kogoś, kogo możemy zapytać, co Matka Boża mówiła mi, tak jak pytałem o swoje Hiacyntę. I ten klucz powinien nam wystarczyć, żeby móc zrozumieć, jak ważne są te objawienia. Dla każdego konkretnie z nas, że Matka Boża nie przyszła po to tylko, żeby, nawet nie bez po to tylko, nie przyszła po to, żeby zaspokoić naszą ciekawość. Że przyszła i powiedziała, pewnie chcecie wiedzieć, co będzie za lat 20. Wojna. Pewnie chcecie wiedzieć, co się stanie za chwilę w Rosji. Rewolucja październikowa. Chcecie wiedzieć pewnie, jakie będą konsekwencje tego i tego. Wszystko wam powiem. Nie po to Matka Boża przychodzi z nieba. Nie po to, żeby nas informować. Przychodzi z apelem. Mówi, przed wami jest Armagedon. Pobudziliście, idziecie prosto w przepaść. Chcę wam powiedzieć, co macie zrobić, żebyście ominęli tą krainę ciemności. Obchodzimy stulecie objawień. Dla mnie osobiście to nie jest powód radości. Tylko do smutku. Nie zrobiliśmy nic przez 100 lat, żeby Fatima się dopełniła. Żeby te ciemne proroctwa, nasze wdeptywanie w kolejne krainy zła, się nie ziściły. I kiedy Benedykt XVI mówi, mylił się tak, żeby sądził, że misja Fatimy się już wypełniła. Wolałbym, żeby powiedział inaczej. Misja się już wypełniła, a my możemy celebrować z radością tańcząc na ulicach, że świat został uratowany dzięki interwencji Matki Bożej Fatimskiej, którą my przyjęliśmy. To się nie stało. Może mamy taki reset w roku 2017, także dzięki kanonizacji małych pastuszków. Coś w naszych sercach ruszy i zrozumiemy, że Fatima jest nam zadana po to, żeby dla naszych serc ruszyć. Kilka przykładów. Ograniczam się do objawień maryjnych. Matka Boża przychodzi za chwilę, 14 maja, 100 lat temu. I rozpoczyna się dialog mocny z Matką Boża. Łucja patrzy na Matkę Bożą, jest, chciałby się powiedzieć po polsku, w niego wzięta. Jest zachwycona. Spotyka kogoś, kto jest najpiękniejszy na świecie, najszczęśliwszy na świecie i najpełniej człowiekiem na świecie. Wszystko to czuje. I chce być jak ona. To jest prawdziwa maryjność. Chce być jak Maryja. Chce być pełni człowiekiem. Chce być w niebie. Więc pyta. Skąd Pan jest? Matka Boża mówi, jestem z nieba. Znacie Państwo ten dialog. I oto dziewczyna zaczyna dopytywać się o to, czy ona też będzie w niebie, bo nie ma nic ważniejszego. To jest dla nas, dla czwartego wizjonera, jak dla tamtych trójka, najważniejsze pytanie. Czy ja będę w niebie? Pytał Mesja. Szczęśliwa słyszy odpowiedź, tak. Chciałbym usłyszeć również takie słowa. Nie jest egoistką. Chrześcijaństwo nie jest religią, ja się mam zbawić, ja mam pójść do nieba. Bo natychmiast pyta Lucja o swoich najbardziej kochanych, najbliższych. A Hiacynta? Też. A Franciszek? Też. Wszyscy idą do nieba. Lucja jest przeszczęśliwa. Wątek przy mężczyźnie młodym, przy Franciszku, pewnie ma Pan Bóg z nami większy problem niż z kobietami, jest taki, że Matka Boża mówi, tak, ale musi mówić w imieniu różańcu. Ja bym proszę zauważyć, różaniec, który wydaje się modlitwą dla niewiast, w Fatimie jest modlitwą dla mężczyzn. Tak jest trudnym dla nas zadaniem, bardzo pięknym zadaniem. Dzisiaj o tym nie rozmawiam. Mało tego, siostra Lucja, wtedy jeszcze mała Lucja do Santosz, nie jest nawet egoistką w tym swoim najbliższym kręgu, tylko pyta także o innych, jaka jest ich wieczność, bo powtarzam, wieczność jest najważniejsza. I pyta o dwie dziewczyny, które zmarły niedawno,
a jej znała dobrze, bo w domu rodzinnym jej, mojej starszej siostry Karoliny, pobieramy lekcje tkactwa i znania. Więc pytam, a Maria Dasnewesz też. Zdawałoby się, proszę Państwa, że mamy taką koncepcję fałszywie rozumianego Bożego Miłosierdzia, że każdy z nas pójdzie na pewno do nieba. Bo na razie mamy tak, 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 o kogokolwiek Lucja pyta. Lucja zapytaj o mnie i niech też będzie tak. Tymczasem na pytanie kolejne, a Amelia? Dziewczyna miała 18-20 lat. Odpowiedź pada inna. Matka Boża mówi, zostanie w czyśćcu aż do końca świata. Jest czyściec. Jest jakaś kara za grzechy. Boże miłosierdzie może mnie zbawi, ale drogą cierpienia czyśćca. Pytałem Fatimie, byłem bardzo ciekaw dwóch rzeczy. Po pierwsze, co ta dziewczyna zrobiła, że jest w czyśćcu aż do końca świata? Odpowiedź mnie zaskoczyła. Nic. Nic. Była taka sama, jak wszyscy wokół. Od Marii Dasnewesz nie różniła się niczym poza łącznikiem. To zaraz to. Jedna jest w niebie, druga jest w czyśćcu do końca świata. Coś tu nie pasuje. Bo Pan Bóg patrzy, wiemy o tym, inaczej niż ludzie. Patrzymy na drugiego człowieka i nie wiemy, jak naprawdę patrzy na niego Bóg. A co na niego zwykle patrzymy? Pytam więc Fatimie, największego speca od Fatimy, profesora Ameryko Lopez Ortiza z Puerto Rico. Dlaczego ona będzie w czyściu do końca świata? Co takiego straszliwego zrobiła? Przecież mówią w Ażusztrel, w Kazabela, gdzie ona mieszkała, że nic takiego. Odpowiedź była taka. Archiwiści Fatimy mówią tylko tyle. Popełniła jakiś grzech przeciwko czystości. To jest tak poważne. Jakiś grzech przeciwko czystości, że skazuje tą biedną młodą, dobrą dziewczynę, nikomu słowa żadnego nie wyrządziła, na bycie w czystym do końca świata, na co pan profesor mówi, nie, Wincenty, ona wcale nie jest w czystym. Zdziwicie się Państwo tak jak ja, jak to przecież Matka Boża powiedziała, że jest w czystym do końca świata, a świat się jeszcze nie skończy. Bo widzisz, kiedy w 73 roku, się dobrze pamiętam, okazały się wspomnienia siostry Lucji. Wtedy czciciele Matki Bożej przeczytali ten dialog. I do samego sanktuarium w Fatimie, mówił profesor Ameryko, wpłynęło kilkadziesiąt tysięcy listów z prośbą o odprawienie przyświętych w intencji świętej pamięci duszy Anelii. Wiecie już o czym mówię. Moc sakramentu Eucharystii, moc Kościoła, modlitwy Kościoła jest tak potężna, że to warunkowo będzie w czyściu do końca świata, już się skończyło. Tamtego roku Anelia była już na pewno w niebie, mówi sobie pan profesor. Mało tego, mówi, to nie tylko w samej Fatimie. Jak ludzie nagle poczuli się odpowiedzialni za drugiego człowieka, prawda? Nie tylko w Fatimie, ale w wielu kościołach na całym świecie ludzie zaczęli zamawiać przez świętą i jej intencje. Pojawia się pierwszy klucz dla nas, proszę Państwa. Każdy z nas ma ludzi, którzy już odeszli. Nikt z nas nie wie, gdzie oni są. Może są w czyśćcu, może do końca świata, kamerka. Fatima daje nam klucz, jak możemy tym ludziom pomóc. Moim obowiązkiem chrześcijanina, który mnie ustawił zresztą Pan Bóg przy tych ludziach. Moja mama, mój tata, mój wujek, mój młodszy brat, jest nie tylko pamiętać o tym, żeby zapewnić im spokój i szczęście w uczestności, ale także troszczyć się o to, co jest po życiu, bo ono też jest jeszcze ważniejsze. A ci ludzie już sobie pomóc nie mogą. I Fatima przypomina nam jedną z podstawowych, tradycyjnych praw Kościoła, odpowiedzialności nas za drugiego, także za drugim śmierci. Jest może najwyższa pora,
Przypomnę Ci swojego księdza proboszcza, zamówić za swojego najbliższego prześladu. Może najwyższa prawa, żeby za jego, w jego intencji przyjąć odpust, dałby na przykład wokół wszystkich świętych uroczystości. Może najwyższa pora podjąć za niego pokutę, albo ja trzeba mu przekazać, żeby dźwigał tego grzechu nieprzebaczonego tam po drugiej stronie. Jeden z przykładów. Kiedy patrzymy na objawienie następne, tych takich wejść czwartego wizjonera, jak czytamy, pytamy Lucję i Hiacyntę, co powiedziała Matka Boża, jest mnóstwo. Skupiamy się na kilku. W czerwcu pojawia się w objawieniach Fatimskich taka, ja mówię, górka. Mówię, tylko w dwóch momentach we wszystkich objawieniach Matka Boża nie mówi sama o siebie. Gdybym Was zapytał, która wypowiedź jest ważniejsza? Pana Jezusa czy Matki Bożej? Nie pytam prasowych teologów. Tylko tak po prostu logicznie. To odpowiedź jest oczywista, że jeśli Jezus coś mówi, to jest najważniejsze. I w Fatimie mamy dwa miejsca, kiedy Matka Boża cytuje Boga. I tak by chciała nam zwrócić uwagę, słuchajcie, to jest ważniejsze. Pierwszy jest w czerwcu. Maria mówi, Jezus chce, nie ja, Jezus chce, abym była bardziej znana i miłowana. Co to znaczy? To znaczy, że stawiam przede mną obowiązek, oczywisty, ale zupełnie zapomniany, że mam być przygotowany do tego, że jak stanie przede mną ktoś, kto pismo mi wiary, kto przyjdzie, Synodki Boże, z jej świętości, niepokalaności, czystości. Że jestem przygotowany intelektualnie, żeby argumentami rozumu opalić jego pychę. Tymczasem wiek współczesny Kościoła rozglądamy się wokół, nie mamy takiej elity. Sami też nie jesteśmy w ogóle przygotowani do takich rozmów. Nadchodzą najprawdopodobniej, prorokiem nie jestem, tam będę czytać znaki, nadchodzą takie czasy, kiedy będziemy musieli umieć skonfrontować się z takimi ludźmi. Nie powiedzieć, nie wiem, bo to znaczy, przegraliśmy. Musimy być pewni naszej wiary. Musimy wiedzieć, co znaczy być uczniem Chrystusa, jakie są prawdy, w które wierzymy, za które jesteśmy gotowi umrzeć. Znamy. Ciekawe, że Jezus mówi, znana właśnie ona. Otwieramy kolejny ogromny temat. Zobaczcie, wszystkie objawienia. Także Jasna Góra, wszystko z Maryjne. Dlatego, że ta funkcja Maryi w dziejach świata jest kapitalna i bliżej końca historii, tym ważniejsza, o czym mówi się ten wort. Stąd pewnie w naszych czasach musimy się przygotować, w czasach fatimskich. Musimy się przygotować na to, że sprawa zwycięstwa przegranej, dobra i łaski Kościoła, świętości, jest po stronie Maryi. Wygramy czy przegramy, zależy od tego, czy będziemy z nią jak ona. Jest takie zupełnie nieznane, malutka wycieczka krótka, może ważniejsze niż wszystko, proroctwo kardynał Wojtyły, który jeszcze jako kardynał napisał w naukowym artykule, że tak jak Matka Najświętsza była drogą i miejscem, przez które po raz pierwszy przyszedł Chrystus na ziemię, tak kiedy Chrystus przyjdzie po raz drugi na ziemię, przyjdzie przez Kościół, przez nas, którzy będziemy jak Maryja, do niej podobni, święci i nieskalani. Kościół musi się do niej upodobnić, żeby Chrystus przyjść przez Maryję, która będzie w tym momencie Kościołem. To jest nasze zadanie ludzi żyjących ku końcu czasów. Mamy znać, miłować Maryję i być coraz bardziej na niej podobni. Czerwiec. Najbardziej sensacyjny obok października dla odbiorców Fatimy, tych widzów, ale nie chyba dla wizjonerów, jest lipiec z tajemnicami, o których znowu moglibyśmy długo rozmawiać, opierając się także na dokumentach, zupełnie na mnie. Powszechnie jest nami. Ja bym chciał
zapytać Matkę Najświętszą w lipcu o jedną tylko rzecz. Ona w tym objawieniu była straszliwie smutna. Lucja mówi, że oczekiwała łzy. Pytam, dlaczego płacze? Jaki jest powód? Odpowiedź jest prosta. Nie dlatego, że brakuje mi pieniędzy na rachunki. Nie dlatego, że mam chore dziecko. Nie dlatego, że przed nami czas przesiadowy. Możemy wymieniać długą listę. Spraw to czasnik. Tylko dlatego, że umiłowane Boże stworzenia idą do piekła tysiąca. To jest wizja, podstawowa wizja z Kytyny. I Matka Boża mówi, to jest największa Boża przegrana i Wasza przegrana. Nie po to został stworzony świat, nie po to został stworzony każdy z ludzi. Piekło powinno być puste. A ludzie tam idą. Przyszło po to, żebyście mi, i to jest ten wątek podstawowy dla nas, w jakim mamy jest tylko informacją, żebyście mi pomogli uratować świat przed wiecznym potępieniem. I co się nagle okazuje, proszę Państwa, że kiedy myślę, jestem żonaty, Pan Bóg mnie związał z sakramentem z moją umiłowaną żoną, czyli zobowiązał mnie, żebym się ją opiekował. Także myślę o jej wieczności. To samo jest z moimi dziećmi i także moimi największymi wrogami. Muszę sobie postawić, jako ten, który słucha Matki Bożej Fatimy, pytanie, czy myśląc o moich dzieciach na przykład, proszę się tylko, żeby je nakarmić, wykształcić, dobrze wychować, przygotować do życia, czy także na co dzień pamiętam o mojej wieczności. To nie ma jest bardzo konkretne. Czy modlisz się, czy coś gotowy pogotować, oddać życie, za to, żeby wasz syn, czy dziecko, czy mąż, żona, poszedł do niego. Jesteś w stanie powiedzieć. Ciebie. Powoli zbliżamy się do końca. Bohaterem sierpnia jest masoń Artur Oliveira dos Santos, który porwał dzieci z miejsca objawień, jak Boża przyszła, dzieci nie przyszły. Potem Hiacynta mówi, co w październiku, który miał nawrócić wszystkich, cały świat. Bo Matka Boża mówiła, dokonam cudu, aby wszyscy uwierzyli. Cud w październiku będzie mniejszy z powodu jednego człowieka, który dokonał jednego zła. To znaczy, że nieprawdą jest tak, jak nam wygodnie jest mówić. Grzech mój to jest sprawa między mną a Panem Bogiem. Najwyżej mnie potępi. Nie. Każdy grzech ma wymiar ogólnoświatowy. Tak jak grzech Arturo Olivera dos Santos. To, co zrób robi źle, wpływa na historię. Przez to, co przestępiłem. Coś wbrew woli Bożej, związanym Panu Bogu. A on chciał poprowadzić świat moją rodzinę. Droga mi szczęście i pokój. W wrześniu to chciałbym Wam zacytować słowa Jana Pawła II. Tam jest mowa o czymś najbardziej trudne i znajdujące w Fatimie, mianowicie o cierpieniu, które jest konieczne, które mamy przyjąć. Jan Paweł II, pamiętam się Zawrowska, który tak mówił, Ojciec Święty nigdy nie otwierał swojego serca przy ludzi. Te tajemnice zabrał do grób. To były tajemnice Jego i Matki Najświętszej. Nie znamy jego duchowego życia. Nic nie wiem. Raz otworzył swoje serce publicznie w roku 93, kiedy po raz pierwszy po wyjściu ze szpitala Czernelki posunął panewki Piotrowej podczas Angelus mówił do nas do wielu. Wtedy powiedział tak. Zrozumiałem, że muszę przeprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie nie tylko przez różne inicjatywy apostolskie. Zrozumiałem, że istnieje wyższa Ewangelia, Ewangelia cierpienia, bo tylko ona dzisiaj może przemówić do świata. I wołał, jakimi argumentami mogę przekonać ten chory świat? Został mi tylko argument cierpienia. Zrozumcie, dlaczego papież musi cierpieć. Dokładnie tak wyglądała duchowość pastuszków. Czyżby świat był już tak chory, że żeby go uleczyć, trzeba dokonać na jego żywym ciele bolesnej operacji. Jeśli my, jako czciwe Matki Bożej,
uczniowie Chrystusa, jesteśmy gotowi taką cierpienia przyjąć, Pan będzie musiał to cierpienie zabić światu. Ostatnie objawienie październikowe. Niezwykłe, bo Matka Boża w maju powiedziała: w październiku powiem, kim jestem i czego chcę. Więc możemy właściwie nie słuchać wszystkich pozostałych objawień i pytamy Matkę Bożą, kim jesteś? Matka Boża mówi: nie jestem Matką Bożą Fatimską, tak jak się zwykle nazywa. Jestem Matką Bożą Małżeńską. To znaczy, każdy, który jest z Matką Bożą blisko związany, który chce być jak ona, przyczyniać się do zwycięstwa przez Maryję i dobra na świecie, zwycięstwa Boga, Kościoła, ma na nazwisko urządzone. Więc ja jako czwarty potencjalny oby, nie tylko wizjanty fatimskie, mówię: dzień dobry Państwu, nazywam się Wicenty Łaszewski Urządzony. I cała rodzina tych, którzy są blisko Matki Bożej, mówią: my też. Mamy takie samo nazwisko, bracia i siostry. Tajemnica różańca właśnie tej modlitwy jest pewnie też kluczem do zrozumienia, czym jest Fatima. Matka Boża mówi: powiem, czego chcę. I niech to nam wystarczy. Matka Boża powiedziała: niech ludzie więcej nie obrażają Boga. Już jest dość obrażony waszymi grzechami. Czyli jeśli ktoś pyta, po co Matka Boża przyszła do Fatimy i czego od nas chce, w jaki sposób można zmienić świat, to odpowiedź jest bardzo krótka. Stąd grzechowi. Tylko tyle. A co to znaczy w naszym życiu, to wiemy. To jest inaczej nawrócenie, wędrówka do Boga, świętość, działanie.